czyli kęsia. Gramatyka, już jufa. Gramatyka. Kęcze uszło. Gramatyka. Łomyszło do się czyjem. Jeden brat. Dwaj bracia. Trzej bracia. Cztery bracia. Pięciu braci. Rugosz uga i szan. Łomędzie uszło braci. Ar dał sy, szy bracia. Iga, szy brat. Czyli szy siądi. Na się zamachaj kan nande. Jeden mężczyzna. Dwaj mężczyźni. Trzej mężczyźni. Czterej mężczyźni. Pięciu mężczyzn. Na się zamachaj kan się. Czyli szy zni. Zna. Zni. Zn. Ugaj szan szy mężczyzna. Na siedzę łamany jeśli fajnie. Jeden brat. Jeden brat. Jeden brat. Dwaj bracia. Dwaj bracia. Trzej bracia. Trzej bracia. Czterej bracia. Czterej bracia. Pięciu braci. Pięciu braci. Sześciu braci. Janda, szyma, joga. Jeden mężczyzna. Jeden mężczyzna. Dwaj mężczyźni. Dwaj mężczyźni. Trzej mężczyźni. Trzej mężczyźni. Czterej mężczyźni. Czterej mężczyźni. Pięciu mężczyzn. Pięciu mężczyzn. Pięciu mężczyzn. Fejczan ho. No, my zły ho i cynię się fajnie, ho my dziś uświe się. Gramatyka. Gramatyka. Brat. Brat. Bracia. Bracia. Braci. Braci. Celajcy. Jeden brat. Jeden brat. Dwaj bracia. Dwaj bracia. Trzej bracia. Trzej bracia. Czterej bracia. Czterej bracia. Pięciu braci. Pięciu braci. Jeden mężczyzna. Jeden mężczyzna. Dwaj mężczyźni. Dwaj mężczyźni. Trzej mężczyźni. Trzej mężczyźni. Czterej mężczyźni. Czterej mężczyźni. Pięciu mężczyzn. Pięciu mężczyzn. Ciszy. Gramatyka. Pierwszy. Cieńszy niesinde. Siostra. Ciemy. Kobieta. Nide. Jedna siostra. Dwie siostry. Trzy siostry. Cztery siostry. Pięć sióstr. Jedna kobieta. Dwie kobiety. Trzy kobiety. Cztery kobiety. Pięć kobiet. Czajszy a. Czajszy e. A oto czajek i oto gajbien. Sióstr, kobiet. Ugej szan i ugajbien. No dobra, teraz mamy najlepsi fajni. Siostra. Jedna siostra. Gęczoło nie na poha. Jedna siostra. Dwie siostry. Dwie siostry. Trzy siostry. Trzy siostry. Cztery siostry. Cztery siostry. Pięć sióstr. Pięć sióstr. Pięć sióstr. Fejczęcho. Gęczoło nie na poha. Jedna kobieta. Jedna kobieta. Dwie kobiety. Dwie kobiety. Trzy kobiety. Trzy kobiety. Cztery kobiety. Cztery kobiety. Pięć kobiet. Pięć kobiet. Pomiędzy ojcy i ci tu. Siostra. Siostra, siostry, siostry, sióstr, sióstr,
Kobieta, kobieta, kobiety, kobiety, kobiet, kobiet. Na nim mam kajsia. Czego do osłu i osłu kaj bien. Na żyją i betel bien. Czy już rugosz i gada hua. Czy dzi i czuda. Rugosz lianga dał syga, lianga, sanga, syga de hua. To już i jan, czy mam? Raho, uga i szan, czy po jan. Rugosz mi sinde, czy i jan. A już więcej, rugomysz u ją. Czyli nie będzie czy dał. Jeden brat, dwaj bracia, trzej bracia, czterej bracia, pięciu braci. Kogo myszło mam, łoją, mam jednego brata. U mędzi bężam puszło jednego. Tam myszło mam brata. Mam brata. A oczekaj dzień białszy łoją i go siądi. Mam brata. Mam dwóch braci. Mam trzech braci. Mam czterech braci. Mam pięciu braci. Na księdza mam dziś. Mam jednego brata. Mam brata. Piszę o mam puszczego jednego. I ci lęś fajn. Mam brata. Telebie. Mam brata. Mam dwóch braci. Mam dwóch braci. Mam trzech braci. Mam trzech braci. Mam czterech braci. Mam czterech braci. Mam pięciu braci. Mam pięciu braci. Chęcie, czyli jeszcze jeden, jednego, dwaj, dwóch, trzej, trzech, czterej, czterech. Pięciu, pięciu, jeden. Moment zajrzenie się fajnie. Mam brata. Mam brata. Mam dwóch braci. Mam dwóch braci. Mam trzech braci. Mam trzech braci. Mam pięciu braci. Mam pięciu braci. Wejczachał Mędzisiu. Dziecko. Jedno dziecko. Hajdzę. Dwoje dzieci. Troje dzieci, czworo dzieci, pięcioro dzieci. Mam dwoje dzieci. Łojo, liange hajdzy. Łoszy baba, łodzie mama. Łojo, liange hajdzy. Łojo, mam dwoje, liange hajdzy. Dwoje, jukaj wiemy, trzymam, czyli w momencie dwóch. Mam dwóch braci. Mam dwie siostry. Mam dwoje dzieci. Moja mama dalej dziczu. Pomyli się fajnie. Mam dziecko. Mam jedno dziecko. Mam dwoje dzieci. Mam troje dzieci. Mam czworo dzieci. Mam pięcioro dzieci. Ugoni myszło mam, dejse. Na czeli pusują. Niusinde pusują. Hajdzie pusują. Tansin czego nasinde. Ta ją słoga wie. Nie rampa. Moja mama na świecie. Na siedzę. Bo ma nie udziszył. Mam dwoje dzieci. Mam dwoje dzieci. Dalej więc mam dwoje dzieci. Na łomę siedzę i olim się fajnie. Mam dziecko. Mam dziecko. Mam dwoje dzieci. Mam dwoje dzieci. Mam troje dzieci. Mam troje dzieci. Mam czworo dzieci. Mam czworo dzieci. Mam pięcioro dzieci. Mam pięcioro dzieci. Mam jedną siostrę. Trzymam na siedzę Kęsia, czyli G.O.D. Jugoszy i G.E. Jogaj wie. I będę szło, nie ma jedzień, czy domy szło. Jedna siostra, dwie siostry, trzy siostry, cztery siostry, pięć sióstr. Czego nie będzie czytał? Tego się szło ją, bo myszło, mam jedną siostrę, czyli osłu gajbien. Dalej, czyli, to my ją gajbien. Mam dwie siostry, mam trzy siostry, mam cztery siostry, mam pięć sióstr. Na siedzę, bo my...
Mama Delelinsi fajn. Mam jedną siostrę. Płodzę mam siostrę. Mam dwie siostry. Mam trzy siostry. Mam cztery siostry. Mam pięć sióstr. Mam siostrę. Mam siostrę. Mam dwie siostry. Mam dwie siostry. Mam trzy siostry. Mam trzy siostry. Mam cztery siostry. Mam cztery siostry. Mam pięć sióstr. Mam pięć sióstr. Nie mam rodzeństwa. Nie mam rodzeństwa. Nie mam rodzeństwa. Rodzeństwo, rodzeństwa, mam. Nie mam rodzeństwa. Nie mam rodzeństwa. Nie mam rodzeństwa. Nie mam rodzeństwa. Ile masz rodzeństwa? 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 Babcia. Ile masz rodzeństwa? Ile masz rodzeństwa? Babcia. Babcia. Rodzaj żeński. Babcia 是外婆或者奶奶的意思。对不能人来说外婆和奶奶没有什么差别。我们觉得都一样啊。因为波兰文化没有住跟爷爷奶奶在一起的那种习惯。如果家庭经济家庭有家庭有困难家庭经济情况不好住跟外婆外公或者住跟奶奶爷爷是无所谓的。而且波兰的孩子他跟奶奶和爷爷还有外婆和外公的关系是一模一样的。就是没有跟一般的可能一般的中国人他们跟外婆和外公就是是这个说的是外人所以他们是没有关系没有那么密切当然也有例外但是可能这个是我自己发现然后自己看到的文化但是在波兰千万没有这样的外婆和奶奶是一模是一样重要的然后都是一样的身份没有差别爷爷和外公也是一样但是爷爷和外公等一下我们会学习我们说的是 babcia, babcia, rodzaj żeński, babcia, babcia, 再说一遍 babcia, babcia. 那如果你们真的需要表达是哪一个，那一个外婆还是外婆还是是奶奶是哪一个 babcia, 但是这个跟说第一个句子说这样的就有点不自然就是跟这个弟弟和哥哥分清楚这个我们觉得有点不自然比如说我们说二哥大哥我们完全没有这样的表达的方式因为我觉得这个是无所谓的重要是你跟这个人 的感情不是跟他的关系就是这种就这个可能是 一种文化差别但是如果你们有语文音有重要语文音要表达这个不是你们的外婆或者的奶奶有一个方法可以表达我们说的是妈妈妈妈我妈妈的妈妈
或者我们说妈妈、塔子，我爸爸的妈妈。再看一遍，妈妈、妈妈，我妈妈的妈妈，妈妈、塔子，我爸爸的妈妈，但都是爸爸家，爸爸家。那如果是两个，我们说 две бабки， личба много， 很多的意思。две бабки， две бабки， 再看一下，我们中文是妈妈的爸爸的妈妈，但是或者妈妈的妈妈，但是我后来就是在这里是这个妈妈的妈妈，爸爸的妈妈。嗯，那我们再练习发音 бабки。Бабця, мама мами, мама мами, бабця, бабця, мама тати, мама тати, дві бабці, дві бабці. 但是基本上这个其实不要用了，因为非常不自然。如果没有很特别的原因，那就这样。我们平时不会说，如果要分清楚的话说。这个这个爸爸家怎么样，然后另一个爸爸家怎么样，我们觉得他是谁的妈妈没有太大的，不是太重要了，所以要记住就是爸爸家就是爸爸家，就是基本上说简单的句子表达的方式就不要加上这个妈妈他的妈妈妈妈不自然。Dziadek， Dziadek， rodzaj męski， 男性的，因为 Dziadek 是男的， Dziadek 是外公或者爷爷的意思，他们也是一模一样的，一模是完全平等的，而且我们管的是感觉，不是关系。Dziadek， Dziadek， 这个是家， Dziadek， 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 外公爷爷。那现在这里 ，Tata Tate。塔塔塔子，爸爸的爸爸，妈妈妈妈，塔塔妈妈，妈妈的爸爸。但是这个一句第一个句话也不要说不自然，就直接说家的，人家真的不管，就是可以这样可以说，然后就是如果继续讨论那个人，可以去说更多更多东西。家的，家的，塔塔塔子。Dziadek, dziadek, tata, mama. Dwaj dziadkowie. Liczba mnoga. Lianga, dziadek. 就是这个意思。那我们现在还看这里。Dziadkowie. 如果不是dwaj dziadkowie, 是dziadkowie。Dziadkowie 常常会表示。它有两个意思。一个意思是外公和爷爷在一起。但是Dziadkowie 有时候也表示外婆和外公在一起，还有爷爷和奶奶在一起，就是跟 rodzice 一样的 rodzice 那个身份，你们还记得这个 rodzice？ 我等一下给你们看，可能有的同学不记得。这里我们有 rodzeństwo， rodzice， rodzice， 这个是父亲母亲是吗？但是如果我们说 dziadkowie，他不一定，我们回去。他不一定表示这个是外公和爷爷在一起，这个是一个意思。另一个意思是爷爷奶奶或者外公外婆在一起，或者这四个人在一起也是叫 dziadkowie。这个是一个很扩大的一个，要看语境。然后有时候如果你们不清楚，就可以直接问打的你说的意思是谁。Dziadkowie, dziadkowie, dziadkowie, dziadkowie. 我们练习发音，然后我们继续。Dziadek, dziadek, tata, tata, 爸爸的爸爸，爸爸的爸爸，不一样的顺序。Dziadek, tata, mama, 妈妈的爸爸。Dziadek, dwaj dziadkowie, dwaj dziadkowie, dwaj dziadkowie.Dziadkowie, dziadkowie. 那今天我们就讲到这里，然后我很开心，
因为我们下课后你们可以简单的来说你们有几个兄弟姐妹，然后你们知道爸爸妈妈爷爷奶奶外公外公叫什么，也学到了一点文化。谢谢大家，拜拜，爸爸。